Uważajcie na słodziki, nic co słodkie nie jest mi obce. Generalnie co za dużo to niezdrowo, to takie tutaj no tak, powiedzenie. A ten film jest po to, żeby ostrzec, uświadomić i tak troszkę wrzucić tych kamyczków do ogródka wszechobecnych słodzików, bo tak, są czasy, kiedy już wiemy, a przynajmniej większość z nas wie, że cukier jest B. Bracia rodzeń. Można pięknie żyć. Jak zarymowałem. Cukier nie krzepi. To generalnie ten odcinek jest taki trochę, myślę, taki artystyczny bym powiedział. Trochę, tak? W związku z tym zaraz chyba zatańczymy i zaśpiewamy, ale tu nie o to chodzi. Chodzi o to, że trochę wpadamy powoli w pułapkę, że cukier jest B. Wobec tego wszystko, co jest bez cukru, jest nie najgorsze i jest wszechobecna kultura słodzikowania. Zasłodzikowywania wszystkiego. No bo przecież to nie ma kalorii. Niektóre słodziki nie mają kalorii. Słodziki są zdrowszą alternatywą dla cukru. Tak. Czy tak jest? Słuchajcie, ja myślę, że powstrzymałbym się z konstruowaniem takiej tezy. A ja bym się też powstrzymał od pewnego ekstremizmu, oczywiście, bo zawsze jest tak, zwykle jest tak, że to dawka czyni coś toksyną. Oczywiście, ponad wszelką wątpliwość widzę pewien trend i ruch marketingowy w tych producentach jedzonka, że już zorientowali się, że chociażby taka grupa niezależnie myślących i pięknie żyjących osób się już zorientowała, że cukier nie krzepi i powoduje stłuszczenie wątroby i tak dalej, więc zaczynają nachalnie promować ten taki tak zwany zdrowy cukier, czyli słodziki i wpierniczać te słodziki wszędzie i mówić, że to jest bez cukru, więc generalnie nic ci nie grozi. No to oczywiście, że tak. I chodzi tylko, żebym przestrzegł, bo ja sam czasami jednak używam słodzika, tak, do niektórych rzeczy. To nie jest codziennie, to jest raz na jakiś czas, dodaję erytrolu i teraz zdaję sobie sprawę, że to nie jest optymalne rozwiązanie w moim życiu. Wiem, że to ma wpływ na florę jelitową, wiem, że jeżeli bym to robił codziennie, to pewnie sobie robię źle, ale jakby walczmy z tym takim odkłammy to, że to nie może być przejście z cukru na słodzik i mówienie, że to jest coś zdrowego i zajadanie się tymi przekąskami ze słodzikami, prawda? No to odkłammy. Mhm. W badaniu z udziałem 102 ponad dorosłych z Francji, opublikowanym w PLOS Medicine, uzyskano i przeanalizowano spożycie w diecie i spożycie sztucznych słodzików pod kątem związku z występowaniem raka. Badanie na dużą skalę wykazało, że ludzie, którzy spożywali wyższe poziomu sztucznych słodzików, mieli wyższe ryzyko zachorowania na raka w porównaniu z osobami, które nie były konsumentami właśnie tych substancji. I teraz, żeby było jasne, no to jest też badanie kohortowe, to nie jest badanie kliniczne i chodzi o to, że te słodziki zwykle idą z przetworzonym jedzeniem, bardzo często. I idą właśnie z chociażby no z tak, napojami słodkimi, z napojami słodzonymi, słodzikami, z jakimiś przetworzonymi przekąskami słodkimi, więc z jednej strony na pewno słodziki zwiększają to ryzyko, ale sam proces przetwarzania tych produktów spożywczych zwiększa to ryzyko. Wnioski są takie same. Unikajmy za wszelką cenę przetworzonych produktów i żywności. Wśród badanych sztucznych słodzików, w szczególności aspartam i acesulfam K, wiązały się ze zwiększonym ryzykiem raka, podczas gdy spożycie aspartamu wiązało się z wyższym ryzykiem raka piersi i nowotworów związanych z otyłością, w tym raka żołądka, wątroby, okrężnicy i odbytnicy. W szczególności całkowite ryzyko zachorowania na raka wzrosło o 13% wśród konsumentów sztucznych słodzików, podczas gdy ryzyko raka piersi wzrosło aż o 22%, a ryzyko nowotworów związanych z otyłością wzrosło o 15%. Wyniki te sugerują, że sztuczne słodziki stosowane w wielu markach żywności i napojów na całym świecie mogą stanowić modyfikowalny czynnik ryzyka w profilaktyce raka, zauważyli naukowcy. I to jest to. To jest to. Modyfikowalny czynnik ryzyka. Czynniki są dzielą się ryzyka na modyfikowalne i niemodyfikowalne. I teraz teraz to się bardzo zmienia, bo te niemodyfikowalne, jak się okazało, że mogą być modyfikowalne. Dokładnie, tak. Domyślacie się, że te niemodyfikowalne uważano i nadal się uważa, że są geny. I okej, dobra. Tylko zmieniło się podejście do tych czynników niemodyfikowalnych po tym, jak nauka zwana epigenetyką dostarcza nam coraz więcej dowodów, że geny
można włączyć lub wyłączyć. Dokładnie, można zmienić komplet genów, chociażby w wyniku prawidłowego odżywiania się. To jest raz, ale to zdanie, modyfikowalne czynniki ryzyka w profilaktyce raka. Zobaczcie, ile dookoła osób coraz więcej choruje na nowotwory. No tego nie było, to się pojawiło kilkanaście, kilkadziesiąt lat temu wystrzeliło. To razem z otyłością, razem z cukrzycą, razem z innymi chorobami metabolicznymi. I teraz fajne jest to, że słowo modyfikowalne oznacza, że można coś zmodyfikować, że to ty decydujesz, czy zmniejszysz sobie ryzyko nowotworów, czy nie. Oczywiście w dzisiejszym świecie trudno to zrobić, no bo musisz mieć wiedzę, ale spoko, od tego my jesteśmy, dajemy tą wiedzę. Oni muszą mieć, żeby napisać na tych napojach i produktach, że to jest zdrowe i źródło witaminy D i różnych innych rzeczy. Rozumiem. Po to, żebyś ty... Napoje, tak? Są źródłem witaminy D. Tak, nie wiedziałem. Tak, jogurty. Okay. A to nie wiedziałem. Witaminy C również. To rozumiem, to wszystko jasne. To niepokojące odkrycie, biorąc pod uwagę, że sam aspartan jest używany w 1400 produktach spożywczych we Francji i ponad 6000 produktów na całym świecie. Jego wysoki poziom słodyczy, 200 razy większy niż cukier, i niska kaloryczność sprawiają, że jest popularny wśród osób, które chcą, aby ich napoje i posiłki były słodsze, bez kalorii porównywalnej z ilości cukru. Jednak od początku dyskutowano o jego bezpieczeństwie. I teraz ja wtrącę. Pamiętacie lub nie pamiętacie fruktoza? To jest ta z owocków. Ale ta fruktoza pod postacią syropów glukozowo-fruktozowych, no przecież fruktoza... Z kukurydzki. Przeżywała swój renesans. Czyli to jest to warzywo nad ziemią, tak? Łukasz. Zastanawiam się, czy to jest to warzywo nad ziemią. Czy to jest spotkanie polityków w programie się nadają, że ty mi cały czas przerywasz? No, pytała czytelniczka nasza, czy jak warzywa nad ziemią dozwolone, czy kukurydza też? Zwalniam cię. W każdym bądź razie, fruktoza przecież przeżywała swoje 5 minut, nadal niestety przeżywa te syropy fruktozowe. No przecież dlatego, w syropach dla dzieci, tak? Nie przerywaj, mi. Dlatego, że przecież że ona nie podnosi insuliny na papierze. Wobec tego, jakież było zdziwienie, że fruktoza powoduje mnóstwo rzeczy i chorób, które, broń cię Panie Boże, nie chciałabyś i nie chciał, żebyście... Przecież słodziki fruktozowe były jakby jedne z pierwszych cukrzyków właśnie dlatego, że nie podnosiły poziomu glukozy. I teraz dlatego ja uważam, że powinniśmy z dozą takiego dużego niezaufania i nieufności podchodzić do jakiegokolwiek słodziku, bo badania się toczą i chociażby te badania dostarczają niezbitych dowodów. I teraz jak ja słyszę, że ponad 6 tysięcy produktów na całym świecie używa i producentów wsypuje tam aspartam, który ponad wszelką wątpliwość ma działanie rakotwórcze, no to słuchajcie, coś tu jest nie tak. Witaj w Matrixie, w której liczy się pęga, a nie liczy się twoje zdrowie. Czujesz to? No to jest... przecież czujesz to. Mam taki obrazek przed oczami, jak siedzi sobie właśnie ta osoba w Matrixie i tak smaruje to białe pieczywo margaryną i popija to słodkim napojem bez cukru, słodzonym aspartamem. No przecież to jest szczyt Matrixu sponsorowany przez te wszystkie firmy produkujące każdy z tych jeden elementów. W 2006 roku badanie przeprowadzone przez badacza raka z Włoch wykazało, że nawet w małych dawkach zwierzęta karmione aspartamem rozwijały kilka różnych form raka. Naukowiec jest szefem Europejskiej Fundacji Onkologii i Nauk o Środowisku, szanowanej niezależnej instytucji, która od ponad 3 dekad zajmuje się zapobieganiem nowotworom. Niezwykle wysoka częstość występowania guzów mózgu została również zidentyfikowana u szczurów karmionych aspartamem w porównaniu ze szczurami karmionymi bez aspartamu. No, osobiście tam nie lubię, żeby męczyć te szczurki i przekładać to na ludzi, bo część badań oczywiście ma przełożenie na ludzi, a część jednak nie. No, jest coś jednak faktycznie na rzeczy. No tak, ale zobaczcie, no jeżeli pewną substancję wprowadzasz do ciała zwierzęcia i to powoduje jakąś reakcję, czy tworzenie się komórek nowotworowych, tak jak ty mówisz oczywiście, nie można w 100% przełożyć tego na organizm ludzki, ale również badania na ludziach
potwierdziły szkodliwość i totalną toksyczność słodziku aspartam, który, przypominam, nadal jest obecny w wielu produktach i w wielu, które mają czelność nazywać się fit i zdrowe tylko dlatego, że nie mają cukru i mają zero kalorii. Naukowcy z Harvardu na przykład w 2012 roku odnotowali pozytywny związek między przyjmowaniem aspartamu a zwiększonym ryzykiem wystąpienia chłoniaka nieziarniczego i szpiczaka mnogiego u mężczyzn oraz białaczki u mężczyzn i u kobiet. I to jest krótko. To są grupy chorób, często właśnie nowotwory hematologiczne. Nie mamy przyczyn. Są pewne hipotezy, dlatego też tutaj warto szukać przyczyn. W stylu życia, w stresie, w środowisku, a jednym z elementów środowiska jest to, co wrzucamy do swojego przewodu pokarmowego. Dokładnie, ale jeszcze, żeby było jasne, bo często dostajemy pytania: okej, cukier jest B, dobrze, ale co zrobić, czym zastąpić ten cukier, bo jestem uzależniona od słodyczy i cukru. I oczywiście, słuchajcie, są dwie szkoły. Ta szkoła, taka rodzenia, szkoła dietetyczna, która mówi: no spoko, słodziki, dobra, jest, to jest w porządku, przecież to one nie szkodzą. A druga szkoła jest taka: dobra, słodziki, jak już, wybieraj te, które przynajmniej na razie nie mają potwierdzonych toksycznych albo bardzo toksycznych efektów działania typu erytrol i stevia, ale traktuj to tylko i wyłącznie krótkoterminowo. Załóż, że one szkodzą. Nie zakładaj, że one są zdrową alternatywą dla cukru. W żaden sposób nie możesz tak założyć. Załóż, że może potrwać to, nie wiem, tydzień, dwa, miesiąc, kilka miesięcy, ale myśl cały czas o tym, że będziesz wolna od słodkiego smaku, bez względu, czy jest dostarczany w postaci cukru, czy innych zdrowych słodzików. Ale ta pierwsza szkoła, o której ty mówiłeś, dietetyków, czyli to nie ta szkoła rodzenia, tylko chyba przyrodzenia. Niektórzy twierdzą, że pijąc Coca-Cola Light schudniesz, no bo jest zbudowana przecież właściwie z wody i nie ma kalorii. Badanie z 2020 roku dodatkowo potwierdza oryginalne ustalenia Instytutu, ujawniając statystycznie istotny wzrost całkowitej liczby guzów układu krwiotwórczego i tkanki limfatycznej oraz białaczki i chłoniaków. Po ponownej ocenie przypadków guzu i układu krwiotwórczego i tkanki limfatycznej, uzyskane wyniki są zgodne z tymi przedstawionymi w poprzedniej publikacji i potwierdzają hipotezę, że aspartam ma działanie białaczkowe i limfatyczne, wyjaśniają naukowcy. Czyli bardziej chyba takie prochłoniakowe, nie? To chciałeś powiedzieć. Czy potrzebujecie jeszcze jakichś dowodów? Czy mając tą wiedzę, którą właśnie usłyszałaś, czy nadal będziesz ryzykować picie takich produktów ze słodzikami lub dawanie takich produktów swoim dzieciom? Jeżeli tak, to puść ten film jeszcze raz. Ale pomożemy ci, bo teraz ja wchodzę nagle ja, bo to jest temat, który oczywiście jest niesamowitym tematem, bo gdyby świat był skonstruowany, czy gdyby wszystko było takie proste, to wystarczyłoby, że my się sesiadamy i mówimy: słuchajcie, nie jedzcie tego, nie pijcie tego, i nagle wszyscy nie jedzą, nie piją i nie ma cukrzycy, nie ma większości chorób metabolicznych, ale niestety to nie jest tak skonstruowane. Tutaj wchodzą do gry emocje, tutaj wchodzą relacje. Jeżeli jest dużo stresu, to twój organizm ma większą skłonność i ryzyko do przejadania, do podjadania wysokoglikemicznych posiłków. Produkty przetworzone są tak skonstruowane, w tych laboratoriach tam gdzieś w fabrykach bez okien, że uderzają w ośrodki, które się świecą, czyli są pobudzane także przez kokainę, przez nikotynę i przez opioidy. No z tym tutaj igramy, z uzależnieniem od wysoko przetworzonego jedzenia, z uzależnieniem od węglowodanów. I teraz, jeżeli nie ułożymy sobie życia, nie wprowadzimy tego aspektu można pięknie żyć, to nie wystarczy posłuchać, tylko trzeba zastosować chociażby metodę odchudzania braci rodzeń i stopniowo dojść do uwolnienia się od toksycznych i uzależniających substancji. No to dobrze mówię, nie? Dobrze mówisz. W odpowiedzi naukowcy wezwali krajowe i międzynarodowe agencje zdrowia publicznego do ponownego zbadania zagrożeń dla zdrowia, jeżeli chodzi o aspartam, zwłaszcza prenatalnych i wczesnych
poporodowych ekspozycji. To jest Matrix. No, wzywamy was. Mam nadzieję, że to nie jest takie wzywanie, żeby zetrzeć jest, krew ze swoich rąk. To jest tak, słuchajcie. I mieć z głowy. To jest tak, słuchajcie, producenci, przepraszamy, mamy takie tutaj. No. Mamy takie dane. A jednocześnie bierzemy miliony poprzez fundacje, które są przy nas. Mamy takie, może nie u mnie, mamy takie dane, bo badacze z Harvardu zrobili badanie, gdzie wynika, że generalnie wasze produkty powodują raka. I cukrzycę i różne choroby. Mamy taką prośbę, czy moglibyście ściągnąć te tryliard produktów z półek, bo chcielibyśmy, żeby ludzie byli zdrowsi? Spadaj! Marek, co ty gadasz? Przecież daliśmy ci ostatnio. Marek, weź ty się uspokój, spokojnie ochłoń, weź z tego batonika i wróć do nas, jak przemyślisz, czy dalej chcesz z nami współpracować. A to jest kciuk i prośba o to, żebyście walnęli w tego kciuka, jeżeli uważacie, cudowna, niezależnie myśląca społeczności i pięknie żyjąca. Jeżeli uważacie, że to, co robimy, ma sens, walnij w kciuka, zasubskrybujcie, prosimy, kanał, wtedy bezduszne algorytmy popodsyłają te filmy innym, którzy w konia nie dadzą się zrobić. A jeżeli słuchasz nas na podcaście Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, prosimy Cię, oceń nas na piąteczkę, a dlaczego nie, jeżeli uważasz, że zasługujemy na tą piąteczkę, za co z góry dziękuję. Po tym, co dzisiaj odstawiłeś i przerywałeś Chociaż trójkę, proszę, trójkę. Trójkę wybierz, panie. Panie. Trójkę.